Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: rodzaje i funkcje obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Temat: rodzaje obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Adama Jankowskiego. Witam, panie Adamie. Witam panią i państwa. Bardzo mnie to cieszy, że ten dość niecodzienny temat znalazł zainteresowanie u oglądających. Cieszę się, że będę mogła prowadzić tę rozmowę. Pańska firma zajmuje się sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Mam pytanie odnośnie podziału wodociągów ze względu na zasięg terytorialny. Odpowiedź jest prosta. Jeśli chodzi o ten podział, to wyodrębniamy lokalne, obejmuje pojedyncze obiekty, domy mieszkalne, centralny, zaopatruje w wodę większą jednostkę osadniczą lub miejską, grupowe, obejmuje kilka jednostek osadniczych, zakładów przemysłowych oddalonych od siebie, okręgowy, zaopatrujący duże obszary, na których znajdują się miasta i tym podobne, wieloprzestrzenne, zgrupowanie przemysłu. A jeśli chodzi o podział sieci wodociągowych? Sieć wodociągową dzielimy na magistrale, są to rurociągi o średnicy powyżej Fi 250 mm, rurociągi magistralne o średnicy Fi 250 i Fi 300 mm są jednocześnie przewodami rozdzielczymi. Przewody rozdzielcze są to przewody powyżej Fi 80 mm do Fi 200 mm. Przyłącza domowe to przewody o średnicy do 80 mm, w praktyce są to rurociągi o średnicy od 25 mm. To bardzo ciekawe. A co wchodzi w skład uzbrojenia sieci wodociągowej? Do uzbrojenia sieci wodociągowej zaliczamy hydrant, zasuwa wodociągowa, zawór wodociągowy, odpowietrznik, zawór przeciwuderzeniowy, zawór redukcyjny, regulator przepływu, zdrój uliczny, studnia odwadniająca, zawór antyskażeniowy, wielofunkcyjny zawór zapobiegający stratom wody na wodomierzach. Nie myślałam, że sieci wodociągowe i kanalizacyjne są tak skomplikowane. Sądzę, że teraz widzowie zaspokoili swoją ciekawość na temat sieci oraz że obaliliśmy mit o ich prostocie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.